Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na teścik myszki. Myszki od Taken z Mars. Jest to ich linia produktowa Gaming Mars Gaming. Jest to dokładnie model MM2, myszka optyczna z sensorem Avago, ale niestety producent nie podaje, jaki to jest dokładnie sensor. Zapraszam Was na test, w którym przyjrzymy się jej bliżej. Zacznijmy może od tego, że konstrukcja myszki pod względem wykonania nie budzi żadnych zastrzeżeń. Mimo że mamy do czynienia z konstrukcją raczej taką niżej budżetową, to nie mogę się do niczego przyczepić. Cała górna powierzchnia wykonana jest z tworzywa antypoślizgowego. Boki co prawda jest to tworzywo raczej śliskie, ale mamy dodatkowe wyżłobienia, które sprawiają, że podczas grania nasza dłoń się po prostu nie śliska. Sam przewód jest dosyć gruby wykonany, oplot jest z materiału. Mamy dostępny pod zaraz palcem wskazującym przycisk umożliwiający nam zmianę DPI w locie. Rolka posiada również gumę, która działa antypoślizgowo i mamy oczywiście w niej także ukryty przycisk. W zależności od wybranego ustawienia DPI mamy także zmianę koloru podświetlenia samej myszki. To jest dość intensywne i niestety nie mamy możliwości zarządzania tym kolorem podświetlenia. I chociaż nie ma możliwości zmiany koloru podświetlenia myszki, to dzięki oprogramowaniu, które dołączone jest na płycie do gryzonia, mamy możliwość dostosowania czułości DPI w zakresie do 5000. Mamy także możliwość zmiany funkcji poszczególnych przycisków. Jeżeli chodzi natomiast o inne parametry, to są to parametry podstawowe, czyli możliwość ustawienia szybkości podwójnego kliknięcia. Mamy także możliwość zmiany tutaj pulling rate w zakresie standardowo 125, 250, 500 i 1000 Hz. Co zaś do samego programowania, to nie jest spolszczone, ale jest dość intuicyjne i w zasadzie nie mam do niego żadnych większych uwag. Dość ciekawie producent rozwiązał tutaj kwestię przycisków wstecz i dalej, bo najczęściej mamy je ulokowane albo po lewej stronie, czasami jest po lewej i po prawej, czasami jest tylko po prawej, jeżeli to jest myszka dedykowana do użytkowania w lewej ręce. W tym przypadku mamy przycisk wstecz z jednej strony, dokładnie z prawej, i przycisk dalej ze strony lewej. Także trzeba się do tego przyzwyczaić, że klikamy sobie nie tylko i wyłącznie kciukiem na przyciski wstecz dalej, ale korzystamy z jednej, jak i z drugiej strony, żeby się na przykład pomiędzy stronami internetowymi poruszać. Co do kwestii technicznych, to jeżeli chodzi o same ślizgacze, to te są dosyć duże, moim zdaniem solidnie wykonane. W zasadzie dla myszki nie ma większego problemu poruszać się zarówno po podkładce tekstylnej, jak i po blacie. Czuć zwłaszcza właśnie na takich bardziej chropowatych powierzchniach, że same ślizgacze są naprawdę dobrej jakości. Co do parametru LOD, czyli wysokości, na jaką myszkę należy podnieść, żeby ta straciła kontakt z, tutaj sensor stracił kontakt z podłożem, no to jest tak mniej więcej na poziomie około 2 płyt CD, więc on tam jakiś najniższy nie jest. Natomiast jeżeli chodzi o praktyczne wykorzystanie, czyli już typowo o gry, no to przyczepić jakoś specjalnie się nie mogę. Co do kwestii designu, tą zostawiam ocenie Wam. Myszka jest dosyć agresywna, troszeczkę dla mnie zbyt agresywna, natomiast wiadomo, że są osoby, które taki design typowo lubią. No i moi drodzy, czas na kilka słów podsumowania. Jeżeli chodzi o myszkę Mars Gaming MM2, to muszę przyznać, że ona zrobiła na mnie naprawdę dobre wrażenie. Gryzon kosztujący niecałe 90 zł. Pamiętajcie, że myszkę tą, jeżeli chcecie kupić, kupicie ją w sklepie ProLine. Link do sklepu w opisie tego filmu. To nie jest cena wygórowana jak za myszkę, która jest moim zdaniem bardzo dobrze wykonana. Przede wszystkim jest to też myszka funkcjonalna. Parametr LOD jest na takim sobie poziomie, natomiast myszka podczas grania również w dynamiczne gry, takie jak chociażby właśnie Counter-Strike Global Offensive, nie tutaj wykazuje żadnych negatywnych właściwości, jeżeli chodzi o akcelerację wsteczną czy pozytywną. Wszystko jest w normie, także bez problemu da się grać, da się przede wszystkim strzelać odpowiednio celnie. Co do wykorzystania tej myszki na przykład w aplikacjach biurowych, to niestety tutaj już troszeczkę uwag mam, ponieważ mimo że tą myszkę testowałem naprawdę bardzo, bardzo długo, to nie byłem w stanie przyzwyczaić się do ustawienia przycisków z prawej i z lewej strony, a nie zaraz koło siebie. Natomiast myszka leży dość pewnie w dłoni. Jej wielkość jest na tyle dobrze dostosowana, że w przypadku mniejszych dłoni bez problemu chwycicie ją całą powierzchnią, czyli w palm gripie. A jeżeli będziecie chcieli, to również claw grip będzie dla Was konstrukcją, chwytem naprawdę wygodnym. Natomiast jest ona troszeczkę za duża do finger grip. Co do współpracy z podkładkami, to tutaj bardzo dobrze ten sensor pracuje na podkładkach przede wszystkim tekstylnych. Jeżeli chodzi o twarde powierzchnie, twarde podkładki albo na przykład Bloodstone, to potrafi być chimeryczna. Na plus również
tutaj ślizgacze, które są naprawdę solidne. Co do wyposażenia zestawu, to w zasadzie dostajemy poza samą myszką i papierologią również płytę, o której mówiłem Wam wcześniej, na której znajdziecie dodatkowo oprogramowanie, które pozwala Wam dostosować parametry tej myszki do własnych preferencji. Jeżeli ja bym miał ją oceniać w takiej skali powiedzmy 5-stopniowej, to ta myszka dostałaby mocną czwórkę, może nawet 4 z plusem. Szkoda, że tutaj producent nie pokusił się o zastosowanie jednak lepszego sensora, który przede wszystkim nacechowałby się niższym parametrem Elodie. Myślę, że wtedy ta myszka wypadłaby jeszcze zdecydowanie lepiej. Jeszcze raz przypominam, że link do myszki w opisie tego filmu do sklepu Proline, gdzie ją kupicie. Ode mnie to jest na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Cześć, hej.